ogólnie tak. No. Majster from Poland za 14 miesiąc. Smoki, tak, które dzięki, mi się przydały. Ja na Xbox mam takiego, że po prostu ustawiam się na środku tego. Tu macie taką czarną szary kreskę, taki nie? Punkt? No, no to no ja jest po prostu po środku tu rzucam, nie? Mhm. Na końcu jakby, bo tam jest... I jump throw i po prostu ten smoke wybucha no blisko tego, tak? Czasami jeszcze bliżej wybuchnie, tak? I nie zasłania wam dolnego. A, nie? No, nie. Smoke na zajęcie longa, tylko to trzeba szybko się w miarę ustawić, albo tego się rzuca tu. Okay. Takiego głębokiego? Taki smoke na zajęcie? No tak, bo on wkurwia po prostu, nie? Bo można my takiego rzucać, albo zwykłego, nie? Czyli po prostu ustawia się tak samo i dajesz tu, no. Trafię, no. Albo rzucasz takiego, no. Takiego, nie, albo takiego. Ten jest lepszy, no. Bo lepszy, tamtym no. Na przestrzale można wupka na przykład stać, nie? Też. No może stać, ale tu i tak będzie stać a wupa. No tak, ale tamtym będzie widział. Palisz do tego smoka, nie? Tak jakby chodzisz. No tak, bo chodzi o to, że tutaj jak dajesz, wiesz, raz tak można, nawet na fejka ogólnie dobrze jest zrobić, tego na przykład dać. Dużo flash i galo, taki na fejka jest okej. Ponad 4 lata. Mieszać można po prostu. Ale tego to jak zawsze, no, to wiadomo się rzuca. Najbardziej będzie wkurwiało to, jak będzie leżał ten smoke. Typy będą stał jeden tu, kurwa, odwrócony, a tu skurwiel będzie z nade'em czekał, tak? Od wszystkich flash będzie się odwracał, będą rozbijali, będą lali nas, no. Trzeba na to uważać po prostu, nie? Na CSGO Skins możesz otwierać różnorodne skrzynie, toczyć bitwy z innymi graczami. A dzięki funkcji Exchanger wymieniać przedmioty na ładniejsze. Na stronie znajdziesz codzienną darmową skrzynię oraz częste eventy, dzięki którym masz szansę zyskać epickie skiny. Kodem CSiK darmowe 20 zł oraz plus 10% do depozytu. Sprawdź link w opisie i odbierz darmowe bonusy. Tu jest drugi smok na Xbox. Łączycie tą ścianę z tą. I tu macie szprotę. Tak, 50 sekund delaya. Taką. I na środek podbiegacie i smoke na Ibo, żeby nie wracać, nie? Po prostu łączycie tą ścianę z tą i sobie rzucacie i zawsze wam wejdzie. Ogólnie stąd smoke na galę, od tego mierzycie i dajecie doliny. Tak, smoke na galę, który zasłania wszystko tak naprawdę. Jak będziemy chcieli longiem wychodzić, a tu macie, mierzymy tak jak teraz, o, widzicie? Od tego lekko wyżej, no. I żdam trowa z przycisków. To jest na przejście. To jest na przejście, nie? Na przejście. To jest na przejście, nie? Więc no... Ogólnie jak się wchodzi na A, to bardzo fajny flash jest. Za meczu, dzięki. Jeśli będziemy wchodzili, nie? No to tam gdzieś tam rzucać flash to chuja. Jak na przykład będziemy podchodzili przy ścianie i się wpierdalali, to dobrze jest po prostu dać takiego flasha, widzowie, nie? Widna, takiego. Bo on ogólnie jest bardzo wysoki i każdy typ, który będzie tu stał, czy nowy, tu, on się od niego nie odwróci. Olejek. Nawet tu, kurwa, który stoi gościu tu, tutaj tak schowany, to on go dostaje, bo on tu wybucha, nie? Więc no, jak będzie coś kombinował sobie za tą skrzynką. Więc ten flash jest dobry po prostu nam na wyjście, nie? Na przykład drugi flash za plecy jeszcze, jak ktoś będziemy wchodzili, to wiadomo, że z dwóch przycisków za plecy flashe rzucać dobrze, nie? Tutaj też, żeby sobie wchodzić. A palak na auto, nie wiem czy pamiętacie. Cześć, Giorgio. Ja mierzę na tą klamkę tu obok, tak trochę wyżej. My na ten domową chyba mieliśmy, nie? I jump throwa po prostu rzucacie na W, tak jakby się i za okno rzucali, nie? Smoke do CT, głęboki. Od tego mierzycie w te miejsce, tak jak teraz. Cwaniak. Ja bym zawsze na kucaka mierzyłem po prostu w ten narożnik, a potem wstawałem i rzucałem i wpadał zawsze. No to tutaj może być inaczej, ale możemy zobaczyć. Tak samo jest. Tak samo jest na pewno? No, jak sobie staniesz. Dobra, tak, no i kucnij sobie i celuj sobie w ten i wstań. Dobra. No i rzuć. Prawda? O, no. Prawda? No, też tak. No on prostszy jest. Ale nie, może tak, może będzie ten sam. No dobra, no to jak jest taki sam, to spoko. No. Okay, to teraz dobra. Tak to wspominamy. Tak dawno nie grał, tak no, pamiętam. No, tak, ale tu widzisz, już jest chujowy. Taki nie może być. Bo tu snajper będzie szukał dziury, nie? A tamten nie ma dziury? Nie, tamten nie ma dziury. Na pewno, kurwa. Nie może mieć. Aż pójdę za WP, zostanę, znaczy, zobaczę. Ten, no nie powinien mieć dziury ten, o ile pamiętam. Chyba, że się mylę, no. No tak do lewej się odbija bardziej chyba. Fajnie, bo ten jest, on wyląduje trochę dalej. Może zaraz. Nie, no nie ma dziury. Nie zejdzie, nie, bo on był dalej od respa po prostu. Tego. Nie, bo sprawdzałem właśnie też, tamte, bo wczoraj mi kumpel pokazywał. Zobacz, ja mam tego smoka. Mówię, stary, tu locha z lewej strony jest, najpierw będzie napierdalał. Nie ma nic. No, wiesz, no tamten jest trochę lepszy. No. Dobra, to jest najważniejsze w ogóle, nie? Smok do CT z dołu i z góry. Mierzycie na kucku na tą czarną kreskę. Stajecie i jump throw, bo to jest w chuj najważniejszy smok. A tutaj aż. Wpadał, tak? I ogólnie oni nic nie widzą, nie? Tylko boost. No boost, no to wiadomo, trzeba się, no,
albo ja ramię, tak? A pokaż jeszcze raz, bo ja na niskich detalach gram, ja nie wiem na co to tam kliknąłeś. Co mówisz? Tego smoka pokaż jeszcze raz, bo ja na niskich detalach gram, ja nie wiem na co ty ten jechałeś. Mam czarny ten, taką kreskę, no widzę coś, no. No i wstajesz i tam, dobra. Nie? Ogólnie tak samo, jak chcemy fejkować coś czy galą, no to ustawiamy się tutaj teraz. I na ten gwóźdź, tak, czy tam kurwa na to ten zawias rzucamy też jump throw i tak samo wpada, nie, ten smok tu. Jest identyczny, spoko. Żeby z dołu i z góry, jak chcemy fejkować, żeby kurwa nie skakiwać, tylko od razu stąd sobie rzucić, więc no to środek też kraty spoko, i które miejsce? Środek kraty, Pago, dla ciebie na gwóźdź. I tutaj, i tu, na gwóźdź, tak, ten, to czy tam kurwa pójwie, to nie tu są pójwie. Ice candy, nie? I jump throw, nie? Więc taki jest spoko. Ogólnie, dobra, jak chuj. Z gali będziemy chcieli wychodzić czy coś, no to ogólnie ten smoke jest gorszy od tego. Ten smok, bo tu, kiedy się tu rzucało, to lepiej teraz tu rzucać, po prostu, to ten sam taki dzień to jest. Trochę głębszy, tak? No, tak, jest troszkę głębszy, bo on większy jest, nie? I chodzi o to, że on trochę bardziej wypada do prawej i mamy tu więcej miejsca, widzimy, nie? To oj. Też jest spoko, ten smok. A drugi smok, jeśli dalej będziemy chcieli przechodzić, to celujemy tu, na ten kabel, chyba. I on wtedy, to się łączą nam dwa smoki, flesze i sobie wychodzimy, wiesz o co chodzi, nie? No to możemy też tak, ale jeszcze nie wiem, czy to będzie się tak sprawdzało, więc no bo, na tego, razie i tak... bo ten drugi ogólnie na paczkę spadał, już nie ma sensu. Tak, więc no nie, na paczkę ten co spada tam dalej w ogóle, no nie, to nie ma sensu rzucać ten tam na dół, nie? Już bo on do góry nie idzie, więc no się tam ten smoke, nie? Ogólnie to jest do CT smoke, stąd jest do CT w sumie. Stąd jest do CT. No stary zgoł jeszcze, no. No tak, tak, on jest okej, okay, bo on tu zasłania wszystko. Więc wiadomo, że można rzucić smoke'a do CT. Więc spoko z tymi fleszami, tak, cześć, jeden do CT. Drugi rzucamy ten. No i flesze rzucamy i ty może sobie kurwa jakoś nic nie zrobić, tak? Czyli się wpierdolić tutaj, tak? I sobie CT zająć czy coś, nie? I my wtedy sobie midem wychodzimy, kurwa, i splita robimy, typ z CT kasuje. Ogólnie smoke na B, ten smoke, co tam jest wszędzie na YouTube pokazywany, to się kurwę, to go nie rzucajmy w ogóle, nie? Więc no, to amatorszczyzna straszna, bo kurwa, ten smoke wypada tak i on... Może sobie przejść za bramę, no. No tak, o, może sobie do wyjazdu idealnie. Kurwa, wiesz, no. Więc dlatego ogólnie tego smoke'a rzucamy prawie tak samo, tylko skakujemy sobie lekko i rzucamy po prostu, nie? No bo po prostu podchodzimy i skakujemy i rzucamy sobie, nie? I on ogólnie wpada do środka, widzicie? Mhm. No ja w sumie nie wpadł, no widzisz, no niestety, no nie wpadł. Ja, ale ja nie za bardziej do prawej po prostu trzeba rzucić, no i bo ja tyle, rzucam, no. Ja go rzucam zawsze, ja go rzucam stąd w sumie, tu. Jak się umiesz tamtego tak głębiej, no to spoko, ale ten albo ten, tak? No dobra, no. Broń ci nie... no widać ci broń czasami, ale... Tu nie jest to. No dobra, okej, dobra. To jest bezpieczny. Ten zgoł, stary tak. Smoke? No, i tu sobie rzucam na kucaka, no, jak jest tutaj ta kropka, to sobie rzucam trochę na prawo i trochę ja od cienia celowałem zawsze. Dobra, no, ogólnie pokaż mi jeszcze raz, Piotrek. A z kucka go rzucasz też, czy... Tak, z kucka. No, pokaż jeszcze raz. Chociaż on na stojąco też go może rzucić, wiesz? Tutaj się ustawiam, tak no, trochę do deski. No na deskę, no. Na stojąco też można... A, no dobra, no to okej. Okay. Dobra, sobie go też rzucę. A na stojąco dalej wpada. Ogólnie, jeśli dostaniemy smoka, tak, to o ile pamiętam, to w te miejsce się celuje i się rzuca palaka. No tam. Jednak kurwa, nie wiem o czego on się odbił, ale porze no. Za nisko chyba. Odrobił no, stan albo bez. Czekaj, ja zawsze tak rzucałem i mi siadało, a nie wiem czemu. Nie wiem. Super, no nie wiem o czego on się odbił. Pierwszy raz mi w ogóle takie coś się zdarzyło, nie? Może więcej przebieg. No ja takiego rzucam od tego, nie? Po prostu sobie. No jak macie innego, to lekko do tego daję, przebiegam i rzucam, tak? Palaka. No. Jak będziemy wchodzili na B, no to wiadomo, że te flesze, tak? Tam. Żeby pamiętać, żeby te flesze, jak chcemy jakiś rush zrobić czy coś. Ogólnie jeśli najlepsza osoba ma najlepszego respa, to ile pamiętam, na daście, to jak się biegniecie, to pierwsza osoba to powinna rzucić takiego flesza ogólnie. Tu. I się wpierdalać, tak? A druga osoba, trzecia osoba powinna gasić, a druga osoba po prostu... Żale Ice Candy. Flesza, nie? Pamiętajcie, że nigdy nie rzucać tak fleszy, bo te flesze chuja dają, musisz się wyżej rzucić po prostu, nie? Nad te okno, żeby typ BS-ie go dostawał tu, nie? Bo jak rzucicie niżej, on to nie dostanie typ flesza, nie? Ogólnie na galę fleszyk, więc po prostu idziecie tu do ściany, mierzycie, ja mierzę od tego sobie i sobie rzucam flesza takiego. A na co mierzysz?
No po prostu od tego tutaj, aha, wiesz, takie masz ten, od tego, no, i po prostu tak możesz rzucić, tak, ścianie no jest bardzo dobry, bo typ jak tu stoi, no to dostanie nawet tak biało, jak stoi na piksel, nie? Tak też jak stoi, też dostanie biało, no, więc no to jest dobry fleszyk, więc go też możemy używać, bo możemy wychodzić i palimy sobie tam, tak, i sobie wychodzimy, tak, wiesz o co chodzi, i sobie możemy pikować, a nie, z AWP albo coś, nie? Więc ten smok też jest spoko. Więc no też można kombinować z tym smokiem jakiś, kurwa. Podchodzisz tak samo do ściany i rzucasz tu sobie, nie? Dobra. Obok tego. Lekko. Więc no te smoki też można kombinować sobie z tym smokiem coś, nie? Żeby pofejkować czy coś, nie? Czyli dajemy smoka na lewo, ktoś ci daje fleszyka na przykład, zakrętu albo coś. I sobie sprawdzasz po prostu prawo albo tutaj, nie? Ogólnie ten palak jest ważny, nie? Ten. Więc no fajnie by się go potrafili, nie? Palko. To jest prawy lewy? To? To jest prawie, nie, to jest lewy z shiftem, lewy idziesz na walku. I jumptrowem po prostu, to sobie schodzisz i rzucasz, nie? Tak mierzysz na to gdzieś, nie? Więc ogólnie no tak, ten malak... Dziękuję cyferki za suba z Prima. Ale ja uważam, że go nie będziesz trafiał, no. Więc... No, pokaż mi go, bo nie patrzyłem dopiero przed aspekta. Ale to muszę zajść sobie na maskę, tak? I ale tak. Tylko to musisz biec stąd i to szybko trzeba zrobić, nie? Aha. Takiego rogala. Ale dobra, ogólnie chuj z tym palakiem na razie. No to chyba też czyli, nie, no, czyli kto? Może poświecić całego. O, na premkach takiego jeszcze nie widziałem. Jakbym rzucił na premkach, to wiecie jaki byłby szacunek na fejsicie? Czyli kto kryje A? Czyli widzę, że no ja chętnie. Izak, no ja. Ja, Pago czyli, i... I pewnie no Pasza, tak? W takiej sytuacji, tak? Chyba, no ja nie, mogę na tym begrać, no. Ogólnie no to snajper kryje, no snajper jest rotującym. Nie ma tego czegoś, że Pasza nam idzie stoi. Okej. Okay. Więc no Izak możesz iść na bezpago jeszcze, nie? Nie, podziękuję. Ale no na Anubisie dobrze wam idzie, no. No w sumie oni na Ancjencie, na Anubisie, na każdy tak, bosset trzeba ten, na każdy no, mapie no, ich tam. No, zgranie niech ćwiczą. Możemy na razem. Grania 10 na 10 jest, nie? Czy nie chcecie? No powiedzieliśmy, że możemy iść na A nie, przecież. No, ja wolę sobie agrać. No właśnie, możemy spago nagrać po prostu i też będzie no to no dobra, okej. Okay. No ogólnie dobra, tak, pierwszą rzecz jaką robisz, nie? Jak idziesz B, spodziewamy się rusha, wiesz, że może być rush i te pewor też to ciebie ty będzie tyczyło, nie? Typy mają half buya jakiegoś, że może być rush w ogóle na B, albo ty sam idziesz na B, to pierwsze co robisz, tak jak przebiegasz, no wiesz, no ten snajper może cię trafić czy nie, też trzeba zobaczyć w ogóle, bo nie sprawdzałem czy ten o kurde, fajnie tutaj to ciekawe też. Czy ten nade będzie wkurwiał czy nie, czy go cześć, będzie trzeba rzucać jakoś kurwa tak, żeby ten nade wiecie, wybuchał. O i teraz przeskakujemy, możliwe, że tak będzie trzeba robić, ale miesza z tym, jak przeskakujesz, to pierwsze co robisz, cześć, chłopaka, jak bosu. Idziesz sam albo spodziewam się rusha, to dajesz smoka tu i dajesz te flesza tu, nie? I cały czas w tą stronę patrzysz i ty jesteś pierwszy, pamiętaj. Oni będą ze smoka ci wybiegali. Będziesz ich tu napierdalał, nikt się nie spodziewa, jeśli masz najlepszego respa, jak robisz taką misję, dajesz smoka w ten, flesza właśnie dajesz tu, bo oni wybiegając w tym momencie nie widzą tego flesza. W tym momencie oni flesz wybucha. Oni dostają go na pizdę i nie wiedzą co się dzieje, nie? Fajne. Więc no to jest misja, która fajnie jakbyście po prostu czasami robili, jeśli spodziewasz się rushu. Ogólnie przechodzenie do trupa też będziemy robili ze smokiem czy bez smoka, no różnie, tak? Czy będziemy robili ze smokiem czy bez, no to już od nas zależy i zejdziemy do dolnego. I tu sobie zostawiamy takie coś, żeby jak coś napierdalać gości, nie? Wiadomo, że tutaj możemy sobie patrzeć, czy tu, no to już od was zależy, jak będziecie chcieli. Żeby dostać sobie taką furtkę, żeby pomagać typowi z gali, nie? Ogólnie sytuacja jest taka, jeśli nasz typ idzie do dolnego, no to musi być osoba z gali, żeby mu pomagała jak coś, nie? Nie może być kurwa takiego czegoś, że nasz typ idzie do dolnego i on nie ma pomocy z gali, albo z mida. Tak, i w środę też by z Jarka w Rex. Albo nawet od B, że ogólnie jeśli typ idzie w dolny, żebyś saju, ty to wiedział przed dział, czy Pebor, czy ja, czy Pasza będzie biegał w dolny, to ogólnie ty, saju, musisz być gotowy na to, żeby kurwa pomóc typowi z dolnego go jakby to, nie? Wiesz, no musi być gotowy, jeśli on idzie tobie tu, czy tam Pebor, to ty musisz, czy on gra agresywnie, czy nie, to ty musisz być gotowy do pomocy mu, nie? Jakby co, jak on będzie napierdalał, to ty wchodzisz, wiesz o co chodzi, Rafa, nie? Wam mogę dać, bo typy się na niego odwrócą. No. I ty wtedy wbijesz plety, tak samo Pebora to się tyczy. No to jest misja, jak będzie rush B, no to możesz w pizę dostać. Jak będziesz słyszał, że rush B jest, no to wiesz, zawsze możesz palaka gdzieś tu dać, wiesz, żeby ich kurwić, chowasz się tu fleszy nie dostajesz, jak wtedy próbujesz zabić jak najwięcej, nie? Możesz wtedy saju też to robić, nie? Czy tam Pebor, nie? Po prostu biegniesz, rzucasz palaka sobie tu, nie? I się wpierdalasz, nie? A on dolny chodzi. Ogólnie Pebor i Saju, jeśli macie dobrego respa na dolny, wbiegacie, to dobrze jest w ogóle najda takiego rzucić i się wpierdolić, nie?
Możecie na dwóch przycisków nawet chyba był nawet, żeby... No i wtedy ogólnie to jest tak wygląda, że typ, który wybiega, to teraz nade'a dostaje, nie? I ty wychylasz tym nade'em. Tak samo z flashem możesz robić. Wbiegniecie, tylko nie pamiętam czy tu, bo to z tamtego CS-a. O, i tak jest, widzisz, flash tu wybucha i lajesz gości, nie? Oni muszą się od niego odwrócić, a ty się nie musisz odwracać, nie? Więc to też jest spoko takie wychylanie. Żeby we dwóch zająć longa, to musicie mieć kurwa respa, tak? Czyli pierwsza osoba musi mieć respa, czyli wiadomo, że ogólnie zawsze powinien być pierwszy, jak masz respa najlepszego. To powinien rzucić, odwrócony stoisz, rzucasz tego flesza, albo kurwa ty, Piotrek, też z fleszami stoisz, albo ten... Pago, wtedy sobie wyjeżdżasz, żeby kasować, nie? Ale to już jest większa filozofia, to już będzie od was zależało, czy we dwóch chcecie zająć tego longa, czy nie. Czy wybiegasz z respa, jak masz respa. No nie wiem, nie gramy jeszcze. Flecz, smoka takiego. Jak biegniesz, to już w tym momencie dajesz fleszyka tu i już tu, do tego smoka, nie? I tu kurwa jesteś za smokiem schowany. A oczywiście nie, no, tu osoba też daje flesza na jednego, tak? Na przejęcie, bo ty ogólnie z respem jesteś w tym miejscu i smok wybucha w tym momencie. Nawet jak oni mają respa i ten flash, on wybucha tak, jak rzucasz. Ty go nie dostajesz, oni go dostają na pizdę, kurwa, rozumiesz? Wychodząc tu. Oni go nie widzą tego flasha. Na pizdę. Nie sprawdzałem, czy działa, więc trzeba było zobaczyć. Bo teraz, tak, by trzeba było zobaczyć, czy on pasuje, czy nie, no bo to, wiesz... Pewnie pasuje, tylko by trzeba było jakoś porzucić. Taki flash już by był ok, nie? I na przykład podejść pierwsze tempo na łoku przy ścianie, nie? Takie zaskoczenie. No dobra, więc szukajmy. I tyle. Wydaje mi się, że będzie ok, no.